A więc obietnica staje się spełniona. Witajcie w lesie Marysieńka. Siema. Jesteśmy w składzie całym jako PPI i mamy gościa, oczywiście znanego gościa, Klaudia. Także tak, na 600 mieliśmy zrobić odcinek z lasu Marysieńka i właśnie tutaj teraz jesteśmy, a więc specjalnie dla Was, specjalnie jako ostatnia obietnica, którą mieliśmy spełnić, dokonać, to właśnie się realizuje. Krótka historia związana z tym miejscem, oczywiście Kowal. A więc są w sumie trzy historie związane z danym miejscem, w którym się znajdujemy. Pierwsza to zaczynająca swoje początki mieć od XVI wieku, gdzie rzekomo cały las ogólnie jest azylem czarownic i można gdzieś spotkać czarownicę. Drugą legendą jest historia związana z bestią, która uciekła i się w tym lesie pojawia w 2009 roku. Podobno to puma czy coś tego typu, jakaś bestia, którą nie można, jakiś potwór czy coś tego typu, niekoniecznie puma. Trzecia wersja to jest taka, że w 2018 roku mniej więcej od tego czasu zdarzają się różne anomalie związane z staruszką chodzącą z wózkiem, szukającą swojej córki. No i w sumie to są te trzy takie historie związane z tym lasem, przez to przez lokalnych jest nazywany nawiedzonym przez te trzy historie. No, to... Spędzimy tutaj trochę czasu, jest północ. Tak? Tak. Tak, no, jest północ, dokładnie. Więc 10 minut do północy. Praktycznie można powiedzieć, że zaczniemy nagrywki, jak będzie północ, więc sprawdzimy, co w tym lesie może tutaj na nas czekać. Zobaczymy, co się będzie działo. Wybierzemy się w parę miejsc, zaraz wszystko zobaczycie na materiale. Także zapraszamy na odcinek. Punkt pierwszy, randomowe miejsce w lesie. Zobaczymy, co będzie się działo. Tu mamy taki dość fajny teren, taki suchy, bo tam gdzieś dalej w okolicy mamy dużo traw i jest troszkę błoto, nie takie jak w Witkowicach, ale wolimy tutaj troszkę takim bardziej suchym miejscu i tu jakby jesień się zatrzymała w tym miejscu. Ogólnie przechodzimy już troszkę przez ten las i można powiedzieć, że no, jest zaskakujący. Ogólnie fajnie to wygląda. Pierwsze nasze odczucia to jakby z oddali, ale nie wiem, czy to nie słyszymy gdzieś z jakichś domów. Słyszymy jakieś głosy, jakieś jakby starszych ludzi, jakby słyszałem jakby głosy takich starszych kobiet. Klaudia mówiła, że słyszała głosy takich jakby starszych mężczyzn, no nie? Więc no takie hipotezy na razie dziwne podczas tego krótkiego chodzenia, na razie taki spacer. Ale przystępujemy do sesji, zobaczymy, co się będzie działo tutaj w randomowym miejscu. Więc punkt pierwszy, randomowe miejsce lasu. Zapraszamy. Też to słyszałem. Jakbyś to wcześniej łączył. Słyszeliśmy kroki typowe. Głosy słyszę. Właśnie męskie gadanie. No, ale teraz też ja słyszałem głosy męskiej rozmowy. Tam z prawej strony. Tam każdej strony coś się dzieje. No. Dobra. Słyszeli wcześniej, że się spóźnił w tym łączeniu. No, nie miałem tego podejścia. Kroki perfidne, aby ktoś... Tak, jakby to Klaudia usłyszała. W naszą stronę, też słyszałem. Wszyscy mnie słyszeli. No, bo właśnie. To nie pasowało zbytnio na kroki i takie wiele. Zwierzęce właśnie. To... No, owadów się nie pozbędziemy. No nie. Jak wyłączymy lampkę, to najwyżej. Dobra, to idziemy dalej. No nie, robimy tu sesję. Aha, dobra. To takie pudełeczko puste, no. Takie co miałeś po SB. Miałeś SB w nim, nie? Nie mam go ze sobą. Takie na Flux. Ale masz, mój telefon. Jest płaski i dość duży. Zostawić właśnie. No. Bo w sumie tutaj wcześniej był ten, Klaudia mówiła, tu jest fajny ten. Ale jest nierówny. Aha, no tak, dobra. Tu jest przed tobą. No. A, no nie za mną, tylko przede mną tu jest. No na telefonie połóż. Słuchajcie, krótkie piknięcia nie reagujemy, bo to będą owady. Długie piknięcia reagujemy, no bo to już raczej nie. Czy ktoś jest w tym lesie, tutaj, w tym miejscu z nami? Jeżeli tak... No wyłączę, bo nas zjedzą. Płyn na urządzenie, które miga na niebiesko. Zbliż się po prostu do tego urządzenia. Z którejkolwiek strony chcesz. Czerwone. No, zielone. Zielone. Tylko, że są te małe dźwięki. Aha, 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 że to mogą być owady. To być, chociaż czy tam coś lata? Czy wiesz, świeci na niebiesko, a owady do niebieskiego by lgnęły? Chyba tak. No? No, to może owady. To mogą być owady. Wow. Co to było? Ptak. To nie był ptak. Nie brzmiało jak dzięcioł choćby. Dobrze. Spróbuj jeszcze raz. Powiedziałem z obojętnej której strony. Tak. Sobie dwóch no. Różne dźwięki. No, no. Dotknij jeszcze raz urządzenia. Zrób to teraz. W tym momencie. O, dobra. Zielone i to było dłuższe. I teraz była dokładna próba właśnie jakby kontaktu i rozpoznawania tego urządzenia. Okej. Teraz moglibyśmy uwierzyć. Dobrze. Więc zadamy przykładowe pytanie, na które możesz odpowiedzieć. Teraz znowu może coś przyleciało. Chyba tak. Dźwięk musi być ciągły. Czy znasz kobietę, która chodzi tędy i szuka twojego dziecka? Ciągły sygnał. słyszę z każdej strony coś. Tak, jakby z każdej strony jakieś kroki. Śpiew takie jakby słyszę. Ja słyszę rozmowy albo kroki w naszą stronę. Znowu ten dźwięk taki ala dzięcioł. To na pewno. Drzewo, to musi, tak, to się gałęzie muszą ten ocierać. Widziałem takie jakby białe plamki latające koło tego Fluxa, to jakby właśnie owady jakieś. No możliwe, że owady. Zobaczymy, czy będzie częściej takie wpływanie. Jest pełna odpowiedź. Pełna odpowiedź. Że zna osobę, która tutaj chodzi i szuka swojej córki. Czy to ty jesteś tą osobą? Zielone to tak, czerwone to nie. Ale patrz, to jak powiedziałem, że mają być dźwięki pełne. No i były pełne. Już drugi raz tak jest. No. A wcześniej były właśnie takie, jakby sprawdzało, teraz coś tam przeleciało. No, no. Więc, no. Dobra, rozejrzę się na razie. Mhm. Czerwone. No ale wiesz, że było. Tylko tak, jakby coś blisko podleciało, nie? Nie, na to nie reagujmy. Pamiętaj, że dźwięk musi być ciągły. Tutaj lata dużo owadów, które też mogą wpływać na to urządzenie. Znowu, no? Mhm. Jeżeli chcesz nam dać pewną odpowiedź, płyń mocno na to urządzenie. Tak, aby dźwięk był ciągły i głośniejszy od tego, co teraz przed chwilą było. Jeżeli jesteś w stanie, to zamanifestuj się w miejscu, w które patrzę teraz. Przez urządzenie, które trzymam w rękach. Zgubiłem ostrość. A to chyba na tobie, Klaudia. Tu stoisz? No, no. Klaudia stoi przed tobą. Dobra, dobra. Dlatego. Okay. To ja sobie poprawiam tam na dalszą odległość. Owady jak przylatują. Chociaż może coś wam się wyda innego, ale raczej stawiamy na owady, tutaj nie będziemy nic wymyślać. No raczej to nie będą orby. Raczej nie, to na 100%. Owady, no jest ich tu cała masa. Na czerwono, no, ale zwykły, mały, krótki dźwięk. Krótki dźwięk, no. To zostawiamy wam do interpretacji, widzowie. Zapytajmy dalej. Czy to prawda, że w tym lesie przebywały czarownice? Wiedźmy. Nic nie widzimy, stoimy w ciemności. Masz dużą szansę, by się pokazać. My ciebie nie zauważymy i tak. Podejdź jeszcze raz do tego urządzenia. Zapal mocne światło. Zielone lub czerwone. O, była duża kula. Ale no. Taka duża kula była. Na tej lornetce? Aha. Taka kurde, wiesz... Coś ala orb będzie, nie? Coś tego typu, no bo wcześniej latały takie małe, wiesz, to raczej owady, ale tu teraz było... Znowu ten dźwięk. To na pewno jest jakiś dźwięk. No. No teraz to widzicie, o, to teraz coś śledzę, to jest owad raczej. Ale szpitala. Ale go trzymam dalej. No ale patrz, kurde, jak kula. Zapala się ten. Na krótki czerwony się włącza. Kurde. Jakoś tak dziwnie to wyglądało teraz też. Nie wiem, co o tym sądzicie. Jak było bliżej, to nie było widać skrzydeł, tylko dalej kule. Teraz mamy znowu to samo. Śledzę to. I to znowu to wpłynęło? I zapaliło się teraz? No. Cholera. Na czerwono. Gramy. Masz orba przy tym? Nie, to było gdzieś w okolicy. Czemu nie ma dźwięków? Na I w ogóle nie ma dźwięku właśnie na czerwonym. Powinno pikać, albo jakieś zbliżenie na czerwonym. Jakieś ciary, bo też to sobie... Ale... No tak. Kurde, co źle mi tu. No, to jest jedyne światło, które masz i ono ci będą tam latać. No właśnie. Dobra. To tyle? Fajne nagranie z lornetki, będzie takie chyba bardzo ciekawe. Jeszcze zostawimy Rem-Pody. Może być tak, że fakt... Wow! No tak, a pytanie... Była odpowiedź. Tak, no. To było... To jakby potwierdzają nam się legendy. No. Słuchajcie, jakie ja zadałem pytanie poprzednie, przed tym? Czy jest to ona? Tak, czy jest kobietą? To ta kobieta? Nie odpowiedzi, nie mieliśmy typowo, czy to jest faktycznie ona, ale że zna tę znają, ta osoba. Tam nie znają. Było chwilę odpowiedzi. No, chyba, że potem chwilę odpowiedzi nie było. Tak, tak. No a potem było pytanie, czy teraz to... ważne pytanie. Czy odpowiedziałaś? Bo sądzę, że jesteś kobietą, tak? Jakoś to odczuwam. Jeżeli jesteś mężczyzną, możesz zapalić na czerwono. Może właśnie tego się dowiemy. Właśnie też czasem trzeba czekać, nie? No tak, no ale... Bez dźwięku było. No na czerwono jak reagowało, to bez dźwięku było. Bezdźwięczne ten. Dobra, może ustalmy. Zielone kobieta, czerwone mężczyzna. Kim jest? Nieźle, nie? Stoimy tutaj w ciemności, gdzieś obok łamią się gałęzie, wieje wiatr. Dźwięki ala dzięcioł, albo właśnie łamiące się gałęzie. Słyszę, i słyszymy czasami... Cały czas słyszę, jakby gość gadał. Tak, jakby ktoś... Stamtąd. Tak jak ja. Mocniej dotknij urządzenia. Tak jak wcześniej. Podejdź bliżej po prostu tego urządzenia. Będzie taki jednostajny dźwięk. Teraz coś było. To było z dłuższe z zapiekaniem, no. Na czerwono, ale bez dźwięku. Słychać. Trochę słychać, no. Podejdźmy troszkę bliżej. Kawałek. Kawałek? O, tyle. Mhm. Będzie to widać tam. Tak, tak. Wszystko widać, no. Nie wiemy teraz, jak to traktować. Może jest kobieta i mężczyzna. Może para się przechadza lasem. Dobra. Koniec sesji w tym? Czy nie, jeszcze masz pytanie? Czy odpowiedziałeś na poprzednie pytanie, czy jeszcze wcześniejsze? Czyli, czy jesteś tą kobietą, która szuka dziecka, czy jesteś wiedźmą, tak było? Tak. Czy jesteś tą kobietą, która szuka tego dziecka, czy ją znasz, tą kobietę? Bo już pierwsze pytanie było takie, czy ją znasz. No było jeszcze jedno. Kurde. No i potem tak, czy są tu z nami wiedźmy, czy to las jest, odwiedzają wiedźmy, nie? Odwiedzały, odwiedzają. Ale dziwne, jakby te uwagi ciągle latały. No to... Ale no, to by się cały czas wzbudzało, a on się od czasu do czasu wzbudzi. Więc to można, no zobaczmy, no i zinterpretujcie to, jak wy uważacie. Może wy macie jakieś przemyślenia lub wytłumaczenie jeszcze na to jakieś inne. Dobra, dodajmy jakieś rzeczy. Bo to, no dobrze, widać ją. Ty... Słyszałeś jak szczeknięcie? Nie. No, widać je wszystkie. Typowo coś uderzyło jakby o gałęź gdzieś tam dalej? Patroluje, tak. No, patroluje te. Możesz dotknąć tych spirit orbsów. Takie kulki. Leżą tutaj w okolicy tego urządzenia, na które wpływasz. Spróbuj którąś zbudzić. Wtedy serio dasz nam znak, będziemy pewni, że to jednak ty odpowiadasz na urządzenie, które miga na niebiesko. Teraz zamigało nam na zielono. Z takim delikatnym dźwiękiem, jakby podeszło nie blisko, ale też niedaleko. Ale to jest niesamowite, że to w jakikolwiek losowym miejscu i coś wpływa. A nie jesteśmy w jakimś bardzo wytopowanym miejscu, typu właśnie te stawy, czy ten budynek. Jesteśmy w kompletnie losowym miejscu i się coś dzieje. Masz! Zapikało i podeszło. W losowym miejscu jesteśmy i się takie rzeczy dzieją. Aj, zacząłem używać twoich słów. Niesamowite. Bliżej. Podejdź jeszcze bliżej. Jeszcze raz tak zrób. Na zawołanie. To ja, żebym coś nadepnął. No to jakieś... Aha, gałęzie leżą pod nami. Jakaś gałąź. No. Czy legendy, które są głośne o tym miejscu, są prawdziwe? Las Marysieńka to jedno z najbardziej fascynujących, ale i tajemniczych miejsc na Opolszczyźnie. Owiane wieloma legendami. Jedna z nich mówi o pojawieniu się tam tajemniczej kobiety z dziecięcym wózkiem. Takich historii o lesie przy polsko-czeskiej granicy jest dużo więcej. Miejsce o nazwie Głubczyce Las, określane też Lasem Marysieńka, znajduje się na południu Opolszczyzny, tuż przy granicy z Czechami. Ma powierzchnię około 1600 hektarów. Od wielu wieków jest celem wędrówek okolicznych mieszkańców. To także jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Polsce, biorąc pod uwagę liczbę legend z nią związanych. Już w XIV wieku pojawiły się pierwsze informacje o tym, że ma on być azylem czarownic. Główna droga przecinająca las zyskała wówczas miano drogi Brzus Czarownic. Informacje na ten temat podaje na swojej stronie internetowej m.in. gmina Głubczyce. Czarownice miały się zbierać pod jednym z drzew, tyle mówi najstarsza legenda o tym miejscu. Do bardzo ciekawego zdarzenia doszło w tej okolicy w 2009 roku. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu podała wówczas oficjalną informację o tajemniczym drapieżniku, który miał przebiec po masce samochodu jednego z przerażonych mieszkańców. Policja zaapelowała wówczas do ludzi o zachowanie wyjątkowej ostrożności. Sprawę łączono z poszukiwaniem domniemanej pumy, która miała uciec z jednego z prywatnych ogrodów zoologicznych w Czechach. Drapieżnika nigdy nie złapano, ani nie potwierdzono, że jego niewyraźne nagrania pojawiające się w sieci są autentyczne. Ciekawe i jednocześnie mrożące krew w żyłach informacje o tajemniczych zdarzeniach w lesie Marysieńka pojawiły się w 2018 roku. Chodziło o relacje, z których wynikało, że w okolicy pojawia się tajemnicza staruszka z dziecięcym wózkiem. Jedną z nich przytoczył portal paranormalny.pl. Cytowana tam osoba miała znaleźć przy leśnej drodze lalkę bez oczu. Kiedy ją podniosła, z oddali usłyszała niski kobiecy głos. Zostaw moje dziecko, miała powiedzieć tajemnicza, starsza kobieta. Kobieta miała śpiewać przerażającą kołysankę o dziecku bez rączek i nóżek. W innych relacjach była widywana z kolorowym wózeczkiem dziecięcym. Według świadków kobieta miała martwe spojrzenie i wyraz twarzy osoby opętanej. Trudno jednoznacznie wskazać, które z tych historii można uznać za prawdziwe, a które jedynie za wymysł wyobraźni. Niemniej ich duża liczba powoduje, że Las Marysieńka to jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Polsce, a może nawet i w Europie. Dziewczynka. Kobieta starsza, szukająca tej dziewczynki. Czy te czarownice, o których tutaj też słyszeliśmy, też są legendą? Albo ta bestia, która się tu czai. Zróbmy teraz tak. Albo w sumie przyświećmy. No. Zobaczymy, czy poleci do światła coś i czy za chwilę będzie flux. No, za chwilę się zlecą ćmy. Pełna odpowiedź, piękna. Nie, nic, nic. Tam coś idzie, ale daleko od chwili. No widzisz, dopiero teraz zaczęło nam latać owady. To jest coś na rzeczy. No właśnie, i mówię, i to jest losowe miejsce. I tam było wcześniej, tak. Że... I teraz pytanie, możemy zadać trzy pytania. Która legenda z nich jest prawdziwa i pojedynczo zadawać. Czy legenda o staruszce szukającej swojej córki jest prawdziwa? Lampa. Lampę tak wyłączę, bo to ćmy nas wykończą. I czekamy na odpowiedź teraz, zobaczymy. Zielone tak, czerwone nie. Nie. O którą zapytałeś? Czy legenda o staruszce i szukającej swojej córki jest prawdziwa? No, możemy stwierdzić, że nie. Dobrze, zadam też kolejne pytanie. To była pewna odpowiedź. Zadam kolejne pytanie. Czy Historia legendy o tym, że to miejsce jest nawiedzone przez wiedźmy, jest prawdziwe? Jest prawdziwa ta historia? Tak. I było wcześniej. Tak. Że wiedźma? Wiedźma. I teraz zapytam jeszcze o trzecią legendę. Znowu. Drugi raz potwierdziło. No albo coś, kurde. No nie podobają mi się te sygnały. Tak, nie są takie typowe odpowiedzią, tylko jest takie mrugnięcie. Czyli nie tak. Puszczenie oczka. Tak, dokładnie. Dobrze, no to zapytamy o trzecie. O! To jest odpowiedź. Podeszło i zapiekało, tak jak przy odpowiedzi na nie. Zanegowało. To jest zbliżenie. A, że podeszło? Tak. Takie coś. No to jest, wiesz, czy pytanie, czy to na zielono potwierdziło, że to wiedźmy? Czy nam zaprzeczyło teraz? No dobrze, nie? Może być też tak, że już masz odpowiedź na kolejne. A, nawet nie zdążyłem, nie zdążyłem zadać tego kolejnego pytania, a miałoby być nim. Czy jest to prawdą, że to miejsce jest nawiedzane przez bestie? I tak jakby już nam odpowiedzieli, że nie. To jakby było czerwone, to by to też... No, to by... Wiarygodnie. Wiarygodnie. No zobaczymy. Albo zobaczymy, jak to interpretują widzowie. No, w komentarzach. O! Klaudia, widzisz to? No to, to się robi się ciekawie. Na to nie wpłynie. No odpowiedź na nie. Randomowe miejsce. Właśnie nie wierzyłem w żadną bestię. Ja też nie. Żadną bestię nie wierzyłem. No. Czarownice. Mam pytanie. Czarownice. Bo wydaje nam się, że słyszymy z różnych stron jakby głosy. Czy naprawdę je słyszymy, czy nam się wydaje? No, też dobre pytanie. Zadałeś to pytanie i się zbudził mega wiatr, taki mocniejszy. Słyszę gościa. Cały czas gościa słyszę. Ja słyszałem rozmowy mężczyzn. A jesteśmy totalnym zadupił. No, zgubiliśmy się teraz. No troszkę tak. To będzie wracać tą samą drogą. Ja. Słyszymy te głosy. Dotknij tak, żebym zrozumiał, że to jest odpowiedź. Kulka. Kulka! Dotknij powiedziałeś, dotkło od razu. Ja pichu. Randomowe miejsce w lesie. Randomowe. Kulki. Randomowe miejsce w tym. W lesie. Randomowe. Ja. I jeszcze teraz ptaki się odzywają. Mocno na zielono jeszcze raz potwierdzić tą odpowiedź. Korzystaj z energii urządzenia. Tam cały czas słyszę, jak ja słyszałem cały czas męskie głosy, a byłem obrócony w drugą stronę, to po prawej swojej słyszałem. Teraz po lewej. Teraz po lewej. Wcześniej jak stałem zwrócony w drugą stronę, to po prawej słyszałem męskie rozmowy. No, a ja mężczyzn na początku, jak żeśmy zaczynali też już słyszałem to słyszałem jakby rozmowę takich starszych babek. Tak, a potem Klaudia ci potwierdziła to samo, słyszała. Też słyszałem. Rozmowy kobiet. Kobietce? A męskie. A, no to tak jak ja. Ja teraz też słyszę męskie rozmowy. Coś podeszło? Nie, teraz. Coś. Teraz widziałem gagatka. Patrz, teraz latają. Aha, latają gagatki. No. Dobra. No to nam trochę zrobili test w konia. mówię, owady, owady. Dźwięki niepełne. No to niektóre były. Tamte odpowiedzi, które są takie małe piknięcie, no to raczej nie będziemy. To nie będziemy interpretować, tak, tak, dokładnie. Zobaczymy, jak się to wszystko przepatrzy. Tak, tak. Co wyjdzie. I co będzie można potwierdzić. Ale niektóre rzeczy dziwnie mają sens. Kulka. Czemu cały czas to samo? Ale to samo właśnie. Ale. Na pewno? Co? A nie, bo to obok jest druga i ta na środku się chyba wcześniej świeciła. Ta się świeci. Ta się świeci. Chociaż nie wiem, czy ta też nie świeci. Ja nie wiem właśnie, czy ta na środku między tymi trzema, ta na środku się świeci, zaświecała wcześniej. Ale tutaj już jest troszkę dziwna historia, słuchajcie, bo... No przy tej kulce... ci tego tak, kurde, nie wzbudzi ci tego. Wiesz, to jak ja mówię, wiem. Machnąć, i to było, wiesz, i jeszcze mówiłem, wtedy zadawałem pytanie o tych wiedźmach i to zaczęło od razu włączyło. Ona jest jakoś bardzo czuła. No to nie wiem, zobacz. Patrz. No teraz dopiero. Teraz dopiero. Dotknąć butem, to dopiero zaczęło... Trzeba... Tak. Ciekawe. Dobra, poczekajmy jeszcze chwilę. No tu gdzieś jeszcze była tak, co że ją tutaj tak rzucił bliżej mnie, ale ona jeszcze nie świeciła. Czy chcesz, żebyśmy poszli z tego miejsca? Zapal na czerwono. Jak mamy stąd iść? Na czerwono mocno. Dotknij tego urządzenia, skorzystaj z energii. Jeśli potrzebujesz. Żebyśmy słyszeli wyraźny sygnał z niego. Albo dotknij innej zupełnie kulki. Takie kulki, którą prawdopodobnie odpalasz, masz tutaj jeszcze parę sztuk obok. Dotknij innej bądź zapal czerwone. Wtedy idziemy z tego miejsca. Jeżeli serio mamy z tobą kontakt, czy jesteś kobietą, mężczyzną, bo ja już się pogubiłem, wiedźmą, czarownicą, to i tak dziękujemy za kontakt. No nie powiesz, że to nie było. Dziwnie właśnie, ale to mocna odpowiedź na czerwono. Nie, ty nie. A nie, wiem. Ma być. No ten, dobra. No to wiem. To jest zbliżenie. To zbliżenie. Wtedy trzeba patrzeć. Ale mówiłeś podejdź. Przy pytaniu. Więc to można, no... Troszkę mocniejszy był ten dźwięk zbliżenia. Ale to i tak, no, mocniej niż poprzednie. Tam poprzednie było tak słyszalne trochę, a to już było tak mocniej. No dobrze, może uszanujemy to ten. Otwierałaś plecak. Jezus Maria, dobra. To może uszanujmy tę odpowiedź i chodźmy, zmieńmy miejsce po prostu. Pójdziemy w jakieś miejsce, które jest bardziej znane, czyli na te stawy lub w inne. A tutaj na razie oddajmy odpocząć temu miejscu i tym osobom, bytom, które się tutaj znajdują. Które być może nam pomagają, nam odpowiadają. No. Teraz chodzi robal. No aha, tamtej. No, tamtej, która świeciła. A nie, ta ja, ale i nic się nie włącza. Nie, to nie może, no nie, kulek nie wzbudzicie owad. A ja wiem już na co nadepłem. Na ten gałąź tutaj. Teraz się tak stoi. Nie, to pająk. A, to jeszcze lepiej. Dobra, ten pająk stoi, no ale on jest mały. Ale pająki nie wzbudzą ci urządzenia, nie? Kuleczki tym bardziej. Jakieś owady, coś piszczało. No nie wiem, zmieniamy miejsce w takim razie. Czekaj, tam jeszcze idzie jakiś pająk też. Zobaczymy coś. A co ty chcesz zobaczyć, czy pająk zbudzi Fluxa? No teraz słyszę ujadanie psa w tle. Chyba nie od tamtej strony. To co? Dziękujemy za odpowiedzi. Patrz. To była pewna odpowiedź na... Nic tam nie da. No. Potraktuję to, że się pożegnałeś. Pożegnałeś i podziękowałeś za kontakt. My też dziękujemy za kontakt, za odpowiedzi. No, przemieszczamy się dalej w takim razie. No tą widzisz, łatwo dotknęłeś i się od razu włączyła. To też. Dobra. To widzimy się gdzieś dalej. Nie wiem, czy... A tu są schodki, tak? No. Tu mamy przystanek stary jak świat. O kurde, no. Kwiatoniów. Tak, Kwiatoniów, tak, Kwiatoniów. Patrz tam na znak? Tak, tak, Kwiatoniów, no. Będzie widać. Oj, jakbym zrobił bardzo dużego zooma, to będzie widać. Ale tutaj widać idealnie ten Kwiatoniów. Jesteśmy na skraju Polski, między Polską a Czechami. Nawet już dostaliśmy wiadomości od AvroMobailu. Tak, że to już Czechy. Jesteśmy w takim przystaneczku właśnie na końcu. O, nie toperz. Co? Uuu! To jest nie ptaszek. Nie, to ptak. Nie, nie sikołka. Ile tu ich jest? Patrzcie, ptaszki pływają. Wzium. Jakby nasrają nas. No, mam nadzieję, że nie. No, nie wszystko. Ale to słuchaj. A co, one nie wiedzą, że są pod dachem? Latają i uderzają. No tak. Tam wiesz, że zagrożenie jakieś. No też tak mówię. Wejdźmy stamtąd. Jeszcze dostaniemy. Wyleciał sobie jeden. No. Jeden trafił, gdzie należy. A drugi nie wiem, którędy. Nie, są obydwa tutaj. Tak? To nie, tam widziałem, że coś leciało w stronę lasu. Ale tu jeden jest, no? I co, zrobimy sobie tu sesję z Rem-Podami? Właśnie chciałbym. Myszek, pokaż się. No ale będziemy teraz moim Rem-Podem to pikać, to się wkurzy. No właśnie, w sobie faktycznie, ja mam w plecaku. Dobra, to teraz będziemy, jak idąc na te stawy, to przy stawach wyciągniemy K2 i te. Zobaczymy, czy ktoś czeka na autobus. W pitstopie. Ktoś tutaj jest. Dotknij tego urządzenia. W ten sposób dotknij urządzenia. No. Ty, ja też wyłączę. Dobra, bo tutaj jest nic totalnie innego. Jeszcze bym chciał tego drugiego może. O, dajmy jakieś kulki może. Poczekaj, włączę cię jeszcze na chwilę. Tak, jeszcze włączę. Możesz także uruchomić. Jakąś małą latareczką to małą lepiej. Tak, ledwo. O. Jaj. Tylko wejdź trochę, bo będzie wiatr. No wie jest. Czy ktoś tu jest w okolicy tego przystanku? Dobra, tyle idziemy. Mhm. To być taki mało, czy... Króciutkie. Przebitka. Przebitka, rady. To na te stawy teraz chodzimy. Jak włączysz światło, to jest po tobie. Świecą wszystkie ćmy do ciebie. Wow! Ktoś tam zahaczył. No fajnie to wygląda, jakbyśmy płynęli przez to morze tej trawy. Nie utopię. O! Oho. Nie, teraz to już totalnie błądzimy. Ale jaja. Nie wiem. Gdzieś dalej. Ja nawet pewnie na GPS-ie nas nie znajdę. Skieruj tam. Włączyłem nagrywanie i mi się wyłączyło nagrywanie. Słuchajcie, to jest chore, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, przez całą wędrówkę po tym lesie słyszymy jakieś głosy. Każdy to może potwierdzić. Mamy już naprawdę daleko od tamtego miejsca. A jesteśmy daleko od tamtego miejsca, gdzie robiliśmy tą sesję. Teraz? Odezwij się głośniej. Cały czas słyszymy głosy. Teraz słyszałem takie mieszane męski. Rozmowy słychać po prostu, tak jakby ktoś rozmawia. Nie wiem, czy coś będzie słychać na kamerze. Nagrajmy chwilową drogę, jak idziemy. Mhm, no dobra. Tak naprawdę dziwne. Na samym początku tak jakby starsze baby. Kobiety, nie? Starsze kobiety, takie... Jeśli dobrze myślę, patrz, jeśli... No. Nie, same męskie przez dłuższy czas, no. A teraz mieszane na przykład. No. To jakby cały czas coś gadało. Ile się. Ktoś na miło, jak to by ktoś cały czas rozmawiał. O, no właśnie. To już było tak jakby przy tym. Jakbyśmy już byli na miejscu. Przy tych stawach. Te stawy są tutaj gdzieś za tymi drzewami gdzieś mniej więcej. To czekaj tam. A to spadli. To tak jak widzicie, na załączonym ogawku akwen jest niebezpieczny, można utonąć. Nawet łowienie, kąpanie oraz pobór wody jest surowo zabroniony. I właśnie chciałem co powiedzieć jeszcze, że jest jedna pewna legenda mówiąca o tym, że dość często i dużo osób właśnie w tych miejscu tutaj tonie. Przeprowadzimy sesję, by sprawdzić to, czy coś lub ktoś jeszcze z nami tutaj został. Sesję przeprowadzimy gdzieś w jakimś fajniejszym, dogodnym miejscu, bo jesteśmy na drodze. No i tutaj nie ma się gdzieś w sumie gdzie zostawić ze sprzętem. Znajdziemy jakieś fajne miejsce i przeniesiemy się w to miejsce i widzimy się za chwilkę. Zostawiliśmy tutaj takie dwa urządzenia, na które może wpłynąć ktoś, kto utopił się tutaj w tym. Ja się tak od boku wstawię. Wstawię. No, w którym jest w sumie zakaz kąpieli. Ale... Czy ktoś utopił się w tym stawie, który jest tutaj. Jak to wytłumaczysz? Dziękujemy za odpowiedź. Zapytajmy o to, czy jest kobietą, czy mężczyzną. Jesteś kobietą czy mężczyzną? Jeszcze raz odpal tę samą lampkę, jeżeli jesteś mężczyzną. Jeżeli jesteś kobietą, to odpal drugą stronę przeciwną, czerwoną. Na takim wielkim pniu jest takie urządzenie, które możesz dotknąć. Równie tak samo jak to, co miga na niebiesko. Jesteś mężczyzną. No, czuć się kontakt. Mhm. Teraz już nie ma jakichś takich... Stricte no, mocne odpowiedzi. Nie podchodzi, tylko odpowiada. Czy to był wypadek, czy to było samobójstwo? Wypadek zielone, samobójstwo czerwone. Może być też tak, że no sam nie wie, jak zginął. Właśnie też no, pomyślałem. Że śmierć była nagła i nie wie. Zagubił się tam. Po drugiej stronie. Dobra, to wcześniej powiedziałem. Wypadek. Zapytaj, czy jeszcze wiele innych istnień. No. Czy tylko on, czy tylko wiele istnień. Czy jest tu więcej osób? Więcej dusz, bytów? Kto jest podobny jak ty? Sposób zginęły. Przez wypadek, tonąc tutaj w tym stawie. Może też nie wiedzieć, nie? Chociaż oni się tam z drugiej strony kontaktują między sobą. Czy chcesz, żebyśmy odeszli stąd? A więc pożegnaj się z nami, zapal jeszcze raz na zielono i idziemy. Zrób to szybciej, pozyskaj energię z tego urządzenia i zrób to teraz. Przestrzegasz ludzi przed tym stawem? Grozi tu ludziom niebezpieczeństwo? Nie chcę już z nami rozmawiać. No gdzieś po prostu proszę. Mhm. Powiedział tylko raz, że... To mi się wydaje, że... Kończymy tutaj sesję. Dziękujemy za uzyskane odpowiedzi od Ciebie. Nie podążaj za nami, zostań w tym miejscu. I aby uszanować Twoją prośbę, opuszczamy to miejsce. i kończymy eksplorację w lesie Marysieńka. Eksplorację? Nie tylko eksplorację, robiliśmy też śledztwa. Dokładnie. I widzieliście pewnie, co się działo. No to sami jesteśmy zszokowani. No, całą drogę chodząc, to właśnie zauważyliśmy, wszyscy nas słyszeli jakieś dźwięki, rozmowy, albo to męskie, albo damskie. Może to się uda wychwycić wszędzie. Tak, że no. Jak widzicie, nie wiem czy doświetlamy jeszcze lampą, ale już świta. Taki spędziliśmy całą noc, można powiedzieć. Świt, także no, całą noc tutaj spędziliśmy. No, ja już jestem troszkę zmęczony. No, ja też. 3 godziny spania. Także... Po pracy jeszcze pojechali. Także... Ja pojechałem po pracy bezpośrednio, więc no, ja już naprawdę. Zbytnio nie przedłużając. Nachodziliśmy się. Zobaczycie wszystko, co chcieliśmy wam pokazać w filmie. Zapraszamy do sekcji komentarzy, co wy o tym sądzicie, co się działo, co... może coś wy spostrzegliście, coś usłyszeliście, czego my nie wyłapaliśmy. No. I widzimy się na kolejnym odcinku. No. Jeszcze może jakieś 2 słowa Klaudii? Brak mi słów. Brak mi słów, jakby... Też już zmęczenie. Może to tak. No, też już każdego. No, ale wszyscy słyszeliśmy tego. Tak, jakieś... tak, głosy były jak najbardziej słyszalne. Powinno być też słyszalne na nagraniu. Tam troszkę włączaliśmy, bo tam dużo się też działo. Tak, jak my tak, nie nagrywaliśmy. Kroki. Bo nie chcieliśmy też zrobić odcinka, żeby znowu nie było w komentarzach, że tylko łazicie. Tylko łazimy. Także no... No, zobaczymy jak to wyjdzie. Cel jest spełniony. Tak, postaramy się... Było na 600. Porówno każdej rzeczy zrobić. Także... Trochę chodzenia, trochę więcej śledztwa, mniej eksploracji. No, także jeżeli chodzi o cele, które były już wcześniej, no to... Mamy wszystkie spełnione. Wszystkie są zrobione, teraz zostały tylko te nowe. Ale to powolutku nam się nie śpieszy. Na spokojnie. Może kiedyś dojdziemy do tego głównego celu, który zaplanowaliśmy, to wybieraliście wy w zasadzie. Tak, w zasadzie tak. Tyle na dzisiaj. Jedziemy do domu. Mamy trochę drogi jeszcze przed sobą. Trzymajcie się. Na razie.